Witam Was, moi drodzy, w następnym vlogu. Z kawą się dzisiaj taką. Mam jeszcze cappuccino. Akurat piję sobie latę. No, była na niej promocja w Żabce. Jak kupicie dwie, to wchodzą na promocję. Także potrzebuję dzisiaj dużej dawki kawy z rana. To sobie ją akurat zakupiłam. Zimna czy gorąca, to bez różnicy. Bez różnicy, ważne by nie pobudziła. Także jedną piję teraz, drugą wypiję sobie w autobusie, jak będę jechać do pracy. Dzisiaj jadę na późniejszą godzinę i też dłużej będę w pracy. Tak, żeby też pomóc trochę drugiej zmianie, a nie tylko chodzić cały czas na pieszą. Powiem Wam, że nie wiem, czy to przez tą pogodę, czy przez to, że już jestem tak przemęczona, to z każdym dniem jest mi ciężej wstać na tą godzinę, na którą mam jechać. To chyba jest z przemęczenia. No także druga kawa już prawie kończona jest pić. Miałam ją pić w autobusie, ale teraz na szybko dwie dawki kawy. No czasami tak jest, że muszą lecieć. Czekam sobie na autobusik i zaczynamy dzisiejszy dzionek. Od samego rana mamy piękną pogodę, świeci nam słońce. Także ja dzisiaj od rana w kupralkach. Będzie mało piękne słoneczko. Będzie pewnie później upał. No już jest, także później będzie większy. Miejmy nadzieję, że te nasze upały będą do końca wakacji. No i słuchajcie, moi drodzy, po całym dniu wróciłam do domu, odzywam się do Was przed pracą. Teraz weszłam niedawno do domku, zmontowałam dla Was vloga. I on się teraz renderuje na YouTube, żeby był na jutro albo na sobotę. W zależności kiedy on się zrenderuje i kiedy będę mogła go opublikować, znaczy zaplanować na to, żeby on się sam opublikował, bo jak wiecie albo nie wiecie, ja filmy planuję i one o tej godzinie tego i tego dnia się po prostu publikują. No, także byłam w pracy mi totalnie szybko zleciał czas, dlatego że była dostawa, trzeba było ją wyłożyć. Przyjechała na następna dostawa, też trzeba było to powykładać, także mega szybko po prostu mi zleciał ten dzień, te kilka godzin w pracy. Potem też się spotkałam z moim kuzynem, pojechałam do mojego kuzyna, też fajnie spędziłam popołudnie. No i teraz wróciłam właśnie do domku, zmontowałam dla Was tego vloga, jak mówiłam. No i tak. Wiem, że czasami moje vlogi nie są ciekawe, ale wiecie, jak ja wracam po całym dniu do domu zmęczona, no to już mi się nic takiego ciekawego, wymyślnego nie chcę robić, tylko po to dla YouTube'a, żeby bo komuś nie podobają moje vlogi, to mam wykombinować coś innego, żeby komuś się spodobały. Ja nikogo tutaj na siłę nie trzymam. Nie podobają Ci się moje vlogi, nie musisz mnie oglądać, możesz iść sobie na inny kanał. Wiem, że są u mnie na kanale widzowie, którym się podoba to, co ja robię, to jak nagrywam. I wiem, że zawsze ze mną będą. Też przychodzi mi dużo nowych osób, także witam nowe osoby na moim kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. No. No i jak mogliście zauważyć, mam wyregulowane w końcu brwi, w końcu znalazłam czas i wyregulowałam sobie brwi, bo nigdy mi się wieczorami nie chciało i potem już stwierdziłam wczoraj czy przedwczoraj, że moje brwi wyglądają koszmarnie, także trzeba coś z tym zrobić. Jak wiecie, ja brwi nie maluję, mam swoje naturalne, kiedyś robiłam henne na brwi. A teraz stwierdziłam, że nie, że mam ładne swoje naturalne brwi, także nie ma sensu, żebym je malowała, coś z nimi robiła.
teraz myślę o tym, żeby, no, wiem, że to jest chyba głupi pomysł, zrobić sobie rzęsy. Albo kupić sobie takie, co są wysłane do krajana, dokleić i zobaczyć, jak w nich po prostu będę wyglądać. Ale obawiam się, że chyba w tych rzęsach bym źle wyglądała. Nie wiem. Tak, a wy napiszcie w komentarzach, czy robimy taki eksperyment i doklejamy sztuczne rzęsy, robimy odcinek, że jak doklejamy sztuczne rzęsy, czy też nie. Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli taki odcinek.